Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam 10 wskazówek lub też porad, w których ja uważam, że potrzebujecie, żeby wspiąć się wyżej w Teamfight Tactics. Jeżeli chcecie wygrywać w Beats Diamond, to powinniście się posłuchać tych porad. Chciałbym też zauważyć, że to są moje porady lub wskazówki, tak więc możecie się z nimi nie zgadzać. Jak najbardziej możecie mieć wrażenie, że inne rzeczy w Teamfight Tactics są ważne niż te, o których ja wspomnę. Wstawiam Wam też w komentarzu takie timestampsy, żebyście sobie mogli przeskoczyć do danego punktu, jeżeli tylko chcecie zajrzeć do tego wideo. Te wskazówki będą też ze sobą bardzo powiązane. Tak więc zaczynajmy. Pierwszy punkt, który jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o Teamfight Tactics, to że jest to gra szczegółów. Wiele osób o tym nie wie, wiele osób tego nie zauważa, ale to jest to, co różni gracza między platyną a masterem, czyli te szczegóły. Tak jak w każdej grze i tak jak w sumie w każdej dziedzinie życia, szczegóły to jest to, co wyróżnia lepszych graczy albo najlepszych graczy od tych dobrych graczy, czyli platynę, diament, a właśnie challengerów lub grandmasterów. Co mam na myśli, jeżeli chodzi o grę szczegółów? Bardzo trzeba uważać, jeżeli chodzi o ekonomię, o pozycjonowanie, o to, na kogo dajecie itemy. Wszystko to zgrywa się w to, że stracicie mniej HP, zarobicie więcej pieniędzy, lepiej użyjecie swoich itemów. To wszystko ma znaczenie, jeżeli chodzi o cały impact gry, o to, jaką pozycję zajmiecie. Wiele osób na przykład będzie trzymało na ławce Ari, mimo tego, że gdzieś tam z tyłu głowy wiedzą, że nie będą do końca szli w sorcererów. Mając 8 golda, nie sprzedadzą tej Ari, żeby mieć 10 golda i mieć kolejny punkt interestu, czyli dostać dodatkowe 1 golda, tylko zatrzymają tą Ari. Wtedy nie skorzystają z tego 1 golda, po następnej rundzie nie będą mieli 20 golda, tylko 16, 17, nie dostaną kolejnego golda i to się tak ciągnie i ciągnie bez końca. Tak więc pamiętajcie o tym wszystkim, co tutaj wspomnę, że to są szczegóły, to jest to, co uczyni Was lepszymi graczami. Drugi bardzo ważny punkt to jest zbieranie dwugwiazdkowych postaci na początku gry bez synergii. Pamiętajcie, że synergie nie są na początku ważne. Do pierwszej karuzeli albo nawet do pierwszych kragów nie zbierajcie synergii, w sumie jakichkolwiek. Wiadomo, że jeżeli macie Garena i Dariusa na drugim poziomie, to możecie ich wystawić, żeby mieć knightów, ale zbierajcie postacie na drugi poziom i je wystawiajcie. Postacie na drugim poziomie zawsze będą o wiele lepsze niż postacie na pierwszym poziomie z synergią, takie jak dwóch knightów, dwóch wildów, które nie za dużo robią, tak więc pamiętajcie o tym. Dwugwiazdkowe postacie, to może być Tristiana, Nidalee oraz Camille, ale ważne, żeby były na drugim poziomie, wtedy zrobią one o wiele więcej niż postacie z synergiami. Trzeci bardzo ważny punkt to jest składanie tylko jednego builda i nie mylcie tego ze składaniem tylko jednej synergii, takie jak i pójście w 6 shapeshifterów czy 6 nobli. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o jednego builda, który jest bardzo mocny, który jest w mecie, do którego macie dobry opening. To będzie powiązane z dalszym punktem o znajomości mety, ale składanie builda, który jest dobry, do którego macie dobry opening. Do tego jest potrzebne trochę więcej wiedzy, żebyście mogli wiedzieć, w co możecie iść, jeżeli macie otwarcie Garena, Dariusa i możecie złożyć Guardians Angela albo Morello. Znajomość gry jest bardzo potrzebna, żeby pójść dalej, żeby wiedzieć, co, gdzie i kiedy robić, ale składanie jednego builda tak, żeby nie marnować pieniędzy na ławce, na postacie, których nie zagracie, a mogłyby Wam zwiększyć ekonomię. To jest bardzo ważne. Przejdźmy teraz do czwartego punktu, czyli unikania składania postaci na trzy gwiazdki, jeżeli nie macie gotowego builda lub Was po prostu na to nie stać. To jest bardzo ważne. Często się to spotyka, na przykład macie Kennena, któremu daliście Guardians Angela oraz Morello i myślicie, że możecie go pić na trzeci poziom, mając 40 HP i 20 golda oraz dwóch Kennenów na ławce. No to jest niestety błąd, to 6 golda mogłoby Wam dać większą ekonomię, możliwość rolowania, żeby znaleźć postacie, które bardziej będą pasowały do tego builda lub wbicie wyższego poziomu, żeby uzupełnić jakąś synergię. Szukanie postaci na trzeci poziom jest bardzo skomplikowane, bardzo ciężkie, rzadko powinniście to robić, jeżeli chodzi o postacie droższe niż 3 golda, to naprawdę bardzo rzadko powinniście to robić. Zajmie Wam to dużo pieniędzy, dużo czasu i może też Wam popsuć builda lub też ekonomię, tak więc musicie naprawdę mieć bardzo dużo HP i być w pozycji, gdzie możecie szukać tych postaci. I ważnym punktem tutaj też będzie, co później omówimy, skautowanie. Jeżeli trzy osoby już mają Kennena na drugim poziomie, to nie szukajcie go na trzeci poziom, bo po prostu go nie znajdziecie i za dużo pieniędzy na to wydacie.
Kolejnym punktem, czyli już piątym w tym filmiku, jest: nie próbujcie na siłę składać złotych synergii. To jest ważne, złote synergie bardzo fajnie wyglądają, szczególnie że ostatnio dodali możliwość do składania 9 Yordli, 9 Blade Masterów, 9 Sorcererów. Niestety to wam gry nie wygra. Nawet jeżeli to złożycie, jeżeli wam się uda zebrać tyle spatu, tyle tych postaci naskładać, to wam gry nie wygra. Bardzo fajne jest mieszanie synergii, które są dobre, jeżeli macie dwie lub trzy postacie, takie jak 3 Yordle, 3 Sorcerery, 2 lub 4 Wildy. To się fajnie składa, bo możecie mieć mocne postacie, które korzystają z tych wielu synergii, które im dacie. Tak więc takie postacie jak Kennen oraz Swain są bardzo mocne, bo mają one po 3 synergie, których możecie użyć bardzo fajnie w buildzie. Jeżeli będziecie co grę próbowali w 6 Gunslingerów, w 6 Nobli, w 9 Assassinów, to nie wygracie tych gier niestety. Musicie znać metę, musicie wiedzieć, co jest dobre i nie składać na siłę tych złotych synergii, które fajnie wyglądają, ale gry wam nie wygrają. Kolejna wskazówka jest bardzo prosta, ale bardzo ważna, czyli nie rolujcie, bo nie macie co zrobić z pieniędzmi. Każde rolowanie powinno mieć cel. Jeżeli wiecie, czego szukacie, jeżeli wiecie, czego wam brakuje i co jest dostępne, to możecie wtedy rolować. Jeżeli na przykład macie szósty poziom, fajne tam synergie, można powiedzieć, dwóch knightów, trzech assassinów i wszystkie postaci na drugim poziomie, plus wygrywacie walki z innymi przeciwnikami i nie tracicie HP, to nie powinniście rolować, bo tak naprawdę czego szukacie? Postaci na trzeci poziom? Przed chwilą wspomniałem, że nie powinniście szukać postaci na trzeci poziom, tak więc tego unikajcie i po co innego możecie rolować. Na szóstym poziomie nie znajdziecie postaci legendarnych, macie małe szanse na znalezienie postaci za 4 golda, tak więc nie rolujcie, zawsze powinniście mieć cel, jeżeli chodzi o rolowanie. Jeżeli na szóstym poziomie macie 6 postaci za 1 golda, lub na pierwszym poziomie i macie 7 par, 6 par, kilka par na ławce, które możecie znaleźć, które polepszą waszą kompozycję i będziecie tracili mniej HP, to wtedy możecie rolować, znajdźcie kilka postaci na drugi poziom i wtedy przestańcie rolować, żeby rozwinąć swoją ekonomię i mieć szansę na wygranie gry, bo niestety na szóstym lub siódmym poziomie bez pieniędzy gry nie wygracie. Musicie umieć wejść na ósmy, dziewiąty poziom, złożyć lepsze synergie, lepsze kompozycje, żeby gry wygrać. Tak więc pamiętajcie o tym, żeby za często nie rolować, bo zniszczy wam to ekonomię. Każdy rol powinien mieć cel. Przechodzimy teraz do siódmego punktu w tym filmiku, czyli znajomość mety, żeby wiedzieć, jakie openingi są dobre. Przypuśćmy, w ostatnim patchu, jeżeli dostaliście spatulę z pierwszej karuzeli, to już wiedzieliście, że macie możliwość iść albo w 6 knightów, albo w Kasadina Assassina. Taki byłby plan, jeżeli dostaniecie spatulę. Jeżeli na początku dostaniecie Garena, Dariusa oraz Mordekaisera na drugi poziom, to wiecie, że możecie ich w 6 knightów. Jeżeli macie jeszcze dwa łuki na ławce, to wiecie, że możecie iść w Dravena Kerry z Rapid Fire Cannonem. To są takie podstawy, które od samego początku formują wam, w co możecie iść, czyli takie tak zwane openingi, co macie, w co możecie z tego iść, żeby od początku podjąć decyzję i wiedzieć, co możecie z tym zrobić, a nie później sprzedawać, kupować różne postacie i tak naprawdę grać bez pomysłu. Jeszcze dobrym przykładem byłoby, jeżeli wzięlibyście BF-a i wyleci wam armor lub też podstawa do Morello, tak jak Ruzga albo Pass, no to wiecie, że możecie iść w Lissandrę, w Kennena, postacie, które mają obszarowe ultimate'y i skorzystają z tego Morello oraz Guardian Angela i możecie je dać na frontline. Tak więc znajomość mety jest bardzo ważna, żeby mieć pojęcie, co jest grywalne w danej mecie i co możecie iść, biorąc pod uwagę, jakie przedmioty już macie na ławce i jakie postacie wypadły wam wcześniej w grze. Przechodząc do ósmego punktu, to jest też powiązane ze znajomością mety, czyli znajomość, które itemy są dobre, a które nie. W patchu 9.19 wyszło 11 nowych itemów, tak więc ciężko jest teraz określić, które itemy są dobre, a które nie, ale to się za często nie zmienia. Czyli Guardian's Angel nadal jest dobry, Morello jest nadal dobre, to zawsze możecie składać, Force of Nature jest dobre, większość item ze spatuli jest bardzo dobre. Tak więc z tym nigdy nie zabłądzicie, jeżeli wiecie, które itemy są bardzo dobre. Mam poradnik 40 albo 50-minutowy, gdzie przedstawiam każdą postać i najlepsze itemy na tą postać. Zerknijcie sobie na ten filmik, jeżeli nie macie pojęcia, co składać na dane postacie. Jest to bardzo przydatny poradnik dla osób początkujących,
które nie wiedzą, jakie itemy są dobre, ale znajomość itemów też jest powiązana z każdym wcześniejszym punktem. Jeżeli wiecie, jakie itemy są dobre, to możecie je złożyć bardzo wcześnie i później przełożycie na lepsze postacie, tak jak Guardian Sigil oraz Morello. Możecie włożyć na Garena, bardzo fajnie to będzie działało, a później przerzucić na Kennena na drugim poziomie, bo on będzie z tego korzystał jeszcze lepiej niż Garen. Dziewiąty punkt, czyli już zbliżamy się do końca tego filmiku, jest to skautowanie. To jest bardzo ważny punkt, bardzo ważny koncept, którego wiele osób nie pojmuje. Co to znaczy skautowanie? To jest po prostu sprawdzanie, co przeciwnicy mają i co wy możecie mieć, albo co ich kontruje. Skautowanie jest bardzo ważne od samego początku gry, bo jeżeli na przykład chcecie iść w Gunslingerów, to bardzo fajnie, jeżeli nikt by w nich nie szedł. Bo wtedy macie większą szansę, że znajdziecie Tristanę, Gravesa, Luciana. Jeżeli chcecie iść w Kassadina, Kerry, to co było popularne w ostatnim patchu, to tak samo fajnie by było, jakby nikt w nich nie szedł. Co jeszcze możecie wywnioskować ze skautowania? Jakie postacie są zaklepane? To jest powiązane z punktem na składanie postaci na trzeci poziom, czyli jeżeli dużo osób ma postacie takie jak Gnar lub Sejuani na drugim poziomie, to macie małe szanse, że je znajdziecie. Tak więc powinniście wiedzieć, w co jeszcze możecie iść bez znajdowania tych postaci. Skautowanie też jest ważne, jeżeli chce się maksymalnie wykorzystać takie itemy jak Zephyr, bo Zephyr można kontrolować, możecie go rzucić na przeciwnika Kerry, jeżeli dobrze wypozycjonujecie swoją postać, która ma Zephyr. Tak więc skautowanie niesamowicie ważne, żeby wiedzieć, w co iść, co składać, co może być otwarte, co może być mocne. Co jeszcze chciałbym wspomnieć o skautowaniu, to, że możecie bardzo fajnie się ustawić swoją kompozycją, jeżeli wiecie, jak są przeciwnicy ustawieni. Jeżeli przelecicie wszystkich swoich przeciwników i przypuśćmy 7 stoi w prawym rogu, a wy macie na froncie Kennena z Morello oraz Guardian Angelem, to chcecie stać jak najbliżej swojego przeciwnika. Wtedy przestawiacie swoją kompozycję też na prawą stronę, żeby być jak najbliżej swojego przeciwnika. To są takie właśnie małe szczegóły, o których wcześniej wspomniałem, że to jest gra szczegółów. To są takie małe szczegóły, które wygrają wam kilka walk i pozwolą wam zdobyć zwycięstwo w danej gierce. I ostatni punkt w tym filmiku, który wam powiem, ostatnia taka porada, to jest: reaguj na to, co się dzieje w danym lobby. Lobby to jest po prostu nazwa na rozgrywkę, czyli na 8 osób, które jest w jednej grze. I co to znaczy, żeby reagować? Pierwsze to jest to, że jest to powiązane bardzo ze skautowaniem. Jeżeli wy skautujecie, że 6 lub 7 nawet przeciwników na 7 poziomie ma 0 pieniędzy, a wy macie 60-70 golda, bo oszczędzacie, to bardzo prawdopodobne jest to, że wszyscy zrolowali swojego golda. Jeżeli zerkniecie sobie na ich planszę, to często znajdziecie postacie takie jak Sejuani, Gnar, Kennen, może nawet legendarne postacie na drugim poziomie. I jeżeli wy chcecie oszczędzać i grać ekonomię, to nie macie szans, że to osiągniecie, bo w 2, 3, 4 walki stracicie nawet 50 HP. Tak więc musicie skautować, musicie reagować na swoich przeciwników. Jeżeli oni zrolowali, to wy też musicie trochę zrolować, żeby polepszyć waszą kompozycję, żeby nie stracić za dużo HP. Tak więc wiedza o tym, co się dzieje w danej rozgrywce, jest bardzo ważna i na pewno wam pomoże, żeby wygrać grę. To było 10 moich porad, które powinno wam pomóc w Teamfight Tactics. Jeżeli wam się takie porady podobały, to zostawcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz, co jeszcze chcielibyście zobaczyć i co wy myślicie, że jest ważne w Teamfight Tactics. Zasubskrybujcie mój kanał. Ja się z wami żegnam. Dziękuję wam za oglądanie i do usłyszenia.